Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Anet i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną Młoteczka! Młoteczka! Jest Guga. Je... No bo no Młoteczka zawsze krzyczy takie, Młoteczka! I ja myślałem, że on się wrypie tutaj teraz, tak zawsze. Jest Gugersja! No Aga. No i się tam Guga zepsuła. Jest Tomuś 90. Subskrybujcie. No i jest Wojtek. Znaczy Wojtek! Aha! Aha! Oczywiście, że jestem. Tak. Teraz Maciek zginie pierwszy. Tak, ja wiem. A ja recording, halo. I nie ja mogę też się doczekać właśnie. Słuchajcie, tu takie małe sprostowanie. Młotka najsuper w DBD. Ja najlepiej gram w tą grę, ja w ogóle zawsze wiem, o co w niej chodzi. Tak, wzięła najlepsze perki, najlepsze umiejętności, najlepsze dary. Także uwierzcie ja mi... Ja wzięłam dary losu po prostu. Dary. Losu. Losu. Ej, ale to prześcieradło to ja wzięłam, bo stwierdziłam, że będę się przydać do ducha i zobaczyć Wojtka. A czy to prześcieradło nie oznacza tego, że my będziemy mapa? Chyba w jednym miejscu? Ej, i teraz Wojtek mapa, wszystko odwiedza. Ja nie wiem, co daje to prześcieradło, ja po prostu je wzięłam, żeby straszyć Wojtka. Aha, ale Wojtek się nie boi. A czy ktoś obstawia? Młotka obstawia mordercę. To nowa. Ja nie znam tych morderców, więc na pewno zakonnica, bo ostatnio byłam w kinie. Maćku, Hugo. Świnia. Trapper. Niestety nie. No chyba tak nie. O, wow, to się Młotka, jak zakonnica ci się podobała? Bo ja się wybieram, a się nie mogę wybrać, nie mogę dojść. Wiesz co? Byłam ostatnio na zakonnicy i tam ten film jest po prostu skrajnie głupi, ale tak jest po prostu głupi, że tego się nawet się nie da się tego opisać. Po prostu jest debilny. Naprawdę? Za przeproszeniem. Tak. Ale to Młotka nawet nie ten, nawet nie drgnęłaś? Jest i nie, gorzej. Tam był jeden taki jumpscare, który miał przestraszyć. A myśmy ryknęły na całe kino śmiechem, nie? Ej, tak? Chodzi i opowiada. Tak, Młotka. Słuchajcie, bo tak szliśmy i tak ryknęłyśmy, miał być jumpscare. Chodź do Gena. Gdzie jesteście, moje duszyczki? Somewhere. Nie ma nas. Chodźcie tu, laski, chodźcie tu. Ej, a jak to ten? A ty Tomek, czemu ty nie jesteś tu? Bo ja jestem w drugą stronę, my też robimy. A co przecież ja mam tu, mieliśmy niby być together. A bo ja tutaj mogę. Ruinę mam. Ja też together. Gena, mocia Gena. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ja robię rzeczy. Rób. Ej, a jest czerwono? Tak, bo jest ruina. Się, Młotka, musisz znaleźć takie główki, które stoją na mapie, jest takie pedo, czaszki. Pedo. I jak się świecą, to no musisz je rozbroić. Aha, ja, pierkur, tak. To jest hit. Dobrze, nie wiem, bo ja jestem w szafie teraz i nie wiem, jak się świeci. Młotka, nie mów! Ale to nie, że mam napisane naciśnij spację, żeby wyjść. Nie, ja się po prostu klikam wszystko, bo próbuję wyjść z szafy. Wtedy by Daylight zostałam pokonana przez szafę. Ja nie potrzebuję mordercy, czy gdyby nie to, nie to, że przeczytałam, że spacja, to bym w tej szafie umarła z głodu, nie? Bo i tak nie jesteś mi już potrzebny, sama się zabiję. On się mnie ładuje, słuchajcie, bicz. No uciekaj. No uciekam. Czy ktoś widział główkę? Nie. Nie, pewnie Młotka tylko nie zwróciła uwagi, nie wiesz, co to zrobić. Ja zawsze znajdę główki malutkie. Jestem przyzwyczajona do szukania malutkich główek. Malutkich. Jezu, nie. Ja wiem wszystko o malutkich główkach. O, dzień dobry. Jestem ekspert. Cześć. Chodź, jakoś. Ale to... O! A, Wojtuch mnie goni! Aha. Jak tu się biega w tej grze? Shift, Młotka, shift! Jak tu... Ja spacjem tu! A, Wojtek, zostaw mnie! Umrę! Wojtek, nie mów tam Młotki jako pierwszej! Ej, czy mamy ale ja jestem czarna, główki? Więc ja muszę sama z pierwsza umrzeć. No? Ej, bo tam były deski rysunku. Jakieś, ale ja nie ogarnęłam. Nie. No spacją, co mnie kroisz tak? Goni Młotkę. A Guga zadowolona, goni Młotkę. Nie, bo widziałam, jak spinęła. Widziałam Młotki cień. Widziałam Młotki cień. Ty jesteś tu, koło... Ej, dlaczego ty się na mnie...
Halo! Piusia, nie! Aha, to Wojtek. Jednak na ciebie. Młotka, co ty tam na dole robisz? Pierwszych razów. Wojtek, to było oszustwo. Ej, słuchajcie, ja szukam tej głowy, ale jej nigdzie nie widzę, żeby ją rozbroić. Czy główka może być też... Jaka? Na obrzeżach, Aga, na obrzeżach. Jaka? W sensie, czy może być w domku, albo gdziekolwiek? Może być. Wiem, że główka jest mała od młotki. A jak ja bym się na przykład chciała wyleczyć, to co bym musiała zrobić? Masz apteczkę młotka, czy nie masz? Nie wiem. Nie wiesz. Gdzie to się widzi? A masz coś w rączce? A masz mam w rączce takie co? Białe w rączce. Ma skrzynkę. Nie, no hej. Musiałabyś wziąć perka samoopieka. Ja ci mówiłem, żebyś go wzięła. Tak, gdzie ja wzięłam najlepsze perki. No nie! No halo! Jaka... Tak. O Młocia, możesz mi ściągnąć. Bo ja rekorduję! No jeśli wisisz dziś na haku, klaśnij raz. Jeśli wisisz dziś na haku i zesrałeś się ze strachu, nie. Jeśli wisisz dziś na haku, klaśnij raz. Spinajcie! Czy wy jesteś normalny? Proszę mnie zdjąć! Młoteczka nie. Raz, do mnie na górę! Nie umiem tam wejść! Nie od tej strony, młotka, bo mnie zaraz zabiją! Ja najlepiej wiem, od której strony się wchodzi. Nie wiem, słuchajcie, obiegła cały głaz i dopiero... Chodź. Sam już zdarzasz w tym czasie, nie? Nie, ktoś mnie ściągnął, tylko nie kto. No. Umieraj. A ja się nie, spokojnie. Jak mnie we dwóch zmacali no, tam, a co? Nie? Aha, mocno. Cesarzową trzeba, Mocie, uważaj! Ja tu strajfuję! Ale wystrajfowałam. No. Ja wstanę, ja w ogóle sama wstanę najlepiej, o nie. Dobra, to ja wiggle. Tomek... Wiggle. Maciek już o mnie zapomniał. Wiggle. Nie umiem wiggle. A czy może... No, tak. Ej, przebili mi żebarko jak Janosikowi. Jak? A ty, Macia, tu... Ty koło nas wisisz. Ja sobie wiszę jak szyneczka. Jakiś czekaj, czarny mnie kradnie. Czekam. Aga. No chyba zagrujecie teraz. Zostałaś ostatnia. Podkłam się, o coś byłam. O sznurowadlo. Ja się tu w śmieciach zagrzebię, nie? A to Mocia myślisz, że on cię nie znajdzie? Myślę, że on mnie nie znajdzie. On po zapachu dojdzie. Ale tak nie śmierdzę. Ale nie, wiesz, te twoje abibasy i te inne. No. Wojtek! Maciek, nie masz wstania? Nie mam wstania. To może Wojtek, Młotka ma. Idź stąd. Nie. Młotka, opisz jakie masz perki. No chyba nie! Kto? Młotka się nie leczyła. Poczekaj, ty dziewnico, stój! Mocia, możesz mi opisać, jakie masz perki tam w prawym dolnym rogu u ciebie? Mam kota, Jezu, palcówkę, i skrzydła. Skrzydła, Wojtek, dopiero co wstały! Mm-hmm. No i huchigo. No, fajnie. Jesteś leczony przez jakąś tępą blondynę, a to... A no jak to? Cześć! Cześć, Mocia! Cześć! A Game Spacer nas, wiesz, tutaj dojeżdża. Ale tam masz czubniczkę, masz tam! Czekaj, już. Chodź. A ty masz seksy dupkę, jak tak robisz takie rzeczy. A widzisz? Zostaliśmy dziownicami z pięcioma genami. Kumacie to? Młotka, chodź! Nie powiem już co. No, ale ucieka, on tutaj uciekaj. Jest, bo już... Uciekaj! Oj! Czemu zabiłeś czarną? Cześć, Mocia. Nie zabiłem się. Czekaj, ja ej, możesz przykryję. We mnie nie wchodzić, bo to ja jest niezręczne. Guga! Pani, ja cię przykryję, żeby było ci ciepło. Ale przykryć, a pokryć to jest różnica, wiesz o tym? No to chodźmy chociaż w krzaki, żeby nie było, wiesz, dziwnie, dobra. Nie? Nie, to żartowałam, czekaj, się nie wziąłem specjalnie. Ej, ta moja postać stęka strasznie. Co ty mi robisz, że ja tak stękam? No czarna to stęka, nie? Pięłaś się. Nie, I don't understand. Ile? Więcej. Poczekaj, chodź, ja nie Aga, dojdę, zanim ty doliczysz. Poczekaj chwilę. Ja dojdę na pewno! A nie, Wojtek! Ile? A do ilu liczymy? Do 20. 10. Jezus. Szybko, Maria. Szybko, dobra, młotkę. Mnie zostawcie, ja będę bohaterem! Czekaj, Jezus Maria. Uciekajcie! 16. Toki! 18. Gdzie tu się można schować 19, tak, żeby mnie nie znalazł? Do szafy? 20. Nie, bo znowu w niej umrę z głodu.
Jak to niech zabawa się zacznie? Wojtek! Co to masz za perki? Ej, my nie zbiliśmy żadnego Geniksa. No nie! Tomek, bo jest ruina! Nie. O Jezus. A ja tutaj zostanę. A ty, aha, ja rządzi młotka, już ją widzę z daleka. No. Nieprawda, nie widzisz mnie. Przepraszam. Jak to cię nie widzę? Nie widzisz mnie. Poczekaj. Jak ty żeś to zrobił? Poczekaj. Patrz. Wierzę. Patrz. A skąd ty wiesz, że ja tu jestem? Jaka hamówek mnie wypchnęła, patrzcie na to. W ogóle nie wierzę, nie? Stój. Znajdę własną szafę. Bo mam perka. Aha. Motka, ja mam perka i cię widzę, tak far away from you. Ale ty masz w ogóle piękne z pierścionki złote. Widzisz? Uratujemy ją. Sprzedamy u cygana, będzie na kebaba. Dobra. Ej, no znalazłem główkę, to widziałaś. Znalazłeś tą główkę? Tak, jest tutaj, gdzie mi się. Ej, koło mnie jest niedaleko główka. Też? To ma dwie główki? Palec no. I główka, szkolna wymówka. Koło mnie jest główka, niedaleko. Czyli Maciek, jakbyś biegł teraz na prosto, to tam jest główka. Tam za tymi zabudowaniami. Motka, biegnij do główki. No. Tu, Mocia, tu, chodź, ci pokażę główkę, chodź. Wróć. I teraz pokaż, patrz, tu masz główkę, ona świeci, zobacz. Ej, czemu ty mnie ciągniesz gdzieś w krzaki i chcesz mi swoją główkę pokazać? Rozbrój tą główkę. Świecącą tu, kucaj. A taką główkę? Tak. No to ja ją mi widziałam kilka razy, myślałam, aha, że świecznik. Ej, bo mnie Wojtek bije, idź stąd. Czemu nie mogę mu pieprznąć? Znaczy Wojtek, ja bym cię nie uderzyła nigdy. Ale to już taka sztacheta, którą chętnie bym ci przypierdała. I teraz trzeba będzie krakać przeze mnie. A spoko, ja sobie kraknę. Ja już jestem wyćwiczony po Wojtku i po Magdzie. To sobie minutę zaznacz. Ja widzę. Aga też będzie krakała, nie ma. No już to zapisałam. Nie wiesz. Ja przepraszam, ja zapomniałam, że na kulturalne kanały u mnie zaznacz. A chyba jest, nie? Kuźwa! Tomek, czemu krwawisz tak bez sensu? Krwawisz! Chodź o mnie goni, róbcie główy i róbcie geny. Jedna. Ale tu już więcej główek niż ta jedna. I jeszcze jest jedna. Ej Wojtek, jeszcze jest nie, jedna. Umówmy się, że nie! No ile, no nie! Cześć, Hugo, ja tutaj nie mam żadnych dykt. No dobra, mam jeszcze jedną. Mocia, gdzie jesteś? A ta jest chyba rozbrojona już. A czy jak się nie świeci, Wojtek, to też dalej się liczy? Jak ty to ominąłeś? Możesz zrobić, bo jak się nie świeci, a się otworzą bramy, to może mieć totem potem zapalony. To jest taki podchwytliwe, wiesz. Taki Noe, tak zwany. Jak ty to ominął? Co? Ale czy ktoś się macnie? Nie bawi. Tak, Tomek, ja cię masnę, poczekaj chwilkę. Bo kończę gena. Słuchajcie, rozbroiliście tego ruinę, więc jest dobrze. Ja też mogę pomacać. O, widzisz? Ja mam ręce, które kaleczą. Mnie się bardziej nie da. Ej, mnie tu nie ma. Wysyłamy zamę za treści, ile? Pomagam. Ile? Nie. Dwa. Czekaj. Jeden. Ups. To ja są spier... Łódka! Uciekam, przepraszam. Ej, bo ja jestem chamem i prostakiem, wybaczcie, teraz znowu będziecie musieli krakać. Ej, Wojtek, ty zgubiłeś mnie, prawda? Nie, tak, bo goni teraz Tomek. Mnie. A jak to? To ja myślałam, że byłam taka dumna z siebie. Wojtek! Byłam taka dumna z siebie. Tomek? Jerze. Cześć! Mocia, nie, ty... mnie tu, nie ma mnie tu! Czemu nie wierzę. Czemu zgubiłeś mnie? Cześć, Tomek. A skąd wiesz? Cześć. Uźwa, nie wierzę! Ale patrz, teraz wyglądamy jak taki niedorozwinięty żółw, nie? Tak, a teraz jak się... Gdzie ty mi tą głowę robisz? Tam samo, gdzie ty masz swoją? Ej, no weź! To jest szafa! Ale 6-9 mierzy się od przodu robi, nie? To obróć na plecy. Ej, jestem zuchwała. Nie umiem. Znaczy zuchwała. No i wstała. A, i już to! Ty, dobra. No i ty nic. No i leży. Leżę. Leżę. Aga, macina. Żygam jajkiem z majonezem. No przecież teraz nie dobrze. Guga, uciekaj. Aga, on jest w innym tym. Ja pierdoczę. Pierdoczę, że to jest coś innego. Jeszcze nie mam tyle emocji, żeby krakać. Nie wierzę. Nein! Oj, ty...
No. Znaczy nie, to mnie wcale nie śmieszy, że tak ci się stało. Zaraz po tym, jak mi pomogłaś, no co? Czemu ty nie gonisz mnie? Nie wierzę. 90. Nie ma mnie. Poszedł do Maćka, jak zwykle, no. Tam się macają. Nieprawda. Maciek, ty leżysz? No ja leżę, no! Aha! No. Mhm. Wszyscy leżymy. I się zesrała bida i płacze. Ej. Możesz mnie nie dotykać? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle. Ta 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 ta. Wiggle, wiggle. Ta 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 ta. Wiggle, wiggle. Co tam rzucasz jak mięsem? Jestem czarną kobietą, zasługuję na szacunek. Ej. Ani na bawełnę? 5. Też. Tomek! Przepraszam! Ej, nie stoiłam. Ej, dlaczego ty masz czaszkę, ty masz perka na bank? Ej, nie słuchałam i nie stoiłam, nie wiem. Mucia. Tak? Masz czas, żeby ich uleczyć. A jak Mucka, to się robi? Kliknij... O, jak tak. To się robi? Ale ja w ogóle tak patrzę na to i oni są tak biedni, jak Jezus taka masa... Maria. Żebraków na dworcu w Ej, Katowicach, ja nie? Dlaczego nie mogę was? Dobra, lecz siebie już. No, aha! Jakie macanie w ogóle? Grupowa, słuchajcie, grupowa! Chyba wyrwałam ci wątrobę, ja nie wiedziałam, że tak się da słońce, wiesz? Co ja przepraszam, ale ta wątroba ci odrośnie! Ona nie będzie ci potrzebna! Aha! No i w nogi! W nogi! Nie! Aha, więc to jest hit, nie wierzę. Ej, mam 4 geny. Mamy. Młotka, ciesz się, że masz 4 geny, a nie dodatkowy chromosom, bo by było niezręcznie. Młocia, jakie ty masz ręce, Boże, jaki jedwabny dotyk. O, tak. Ła! Nie wiedziałem, że byś na auto, bo będziesz wiedzieć, że to jest sprawy bandaże. Puszę. Nie przejmuj się, żebra odrastają. Ej, ja żartowałam. Czekaj, czekaj. Wojtek, przecież ja ciągle leżę. Tomek, ty umierasz. Oj. Tomek! Nie zdążyłem. Tomek jest teraz czaszką. O Jezu, o, jaki trójkącik tu się zrobił. Aha, brr, dziewczyny. Ej, blond, ruda i naprawiają czarną. Tak. No. Ej, od dwie dziewczynki koloru, jedna ma finka czy coś. Oreo, oreo. O nie, nie, Wojtek, idź być mordercą gdzie indziej. Ej! Wojtek, ty żeby uważaj, bo młotka ci skopie dupsko w Overwatchu. Tak. Jezu! Ja się nie mogę skupić. Czy jak ja się schowiem tu, to co, będzie dobrze? Spróbuj. Nie! Nie to! Cześć, Guga. Ej, nie, żebyśmy ani pół generatora nie naprawili, nie? No. Mam kogoś apteczkę, młotka, czy ty masz apteczkę jakąś? Ty nie masz samoopieki chyba, nie? Ja w ogóle... Ja mam tylko książkę i palec. I zginęłam. W ogóle nie! No patrz, no będzie mnie gonił. Dobra, teraz będę podglądać, a co? Ej, czekajcie! Do szafy. Ej, bo to się tak mówi teoretycznie, nie? Znaczy ten, patrzcie. Ma Barbie, no, ma no, no. Klątwę. No, już nie ma klątwy, no. Ma klątwę, ruinę. Nikt nie ucieka, tak? I no, no, pozostałaś da. Franklina. Boże, pozostałaś. I no ja! Tak to by było. Mocia! Tak. Ja cię obronię, Andes! Nie wiem, co to jest. Widzę, wychodzi tej szafy tak dumnie i blado. Obronię cię! Gdzie on jest, żebym mogła zacząć skieprzać? Patrzę na ciebie i się ładuję. Stop, ja znaczy, stop, nie wiesz! Aha! Słuchajcie, młotka najlepsza w samoleczenie, nie? Bo stopy nie są ci potrzebne, one są przereklamowane, słuchaj. I tak będę biegł o kulach! Wierzę. Przymontujemy ci kółka z kamieni. Mocia, jeszcze! Jeszcze taki masochista z ciebie? Chodź. No ja lubię, jak mi tam, wiesz, tyrtniesz. Tiri-ti-ti, ale on nas goni! Ja wiem, chodź, o nie. O nie. Wziął mnie i sałatkował mnie. Ujemy czarne mięso. O, no. A, nie, mama. Mafinka, a czemu ty mnie mogłeś tak zabić tak normalnie? Patrz, rozkrawa jak brawo. O, wiesz, momento, Mori. Nie, to nie było momento chyba. Tak, momento. Tak, to było momento? Tak. No. Ej, przemił brownie, wyleciał środek płynny. Co, Wojtku? Przemił brownie. Nie ma mnie. Ej, i nawet klapy nie będzie, ale Lipton. Co teraz? Nie, ale no, Wojtek, nie wiem. Jaka ty śliczna jesteś.
No oczywiście. To młotka to ja Maciek, jestem. Czemu sobie patrzysz na twarz? No ja wiem, widzę na twarz, patrz, na cycki zakrwawione patrzę. No. Jak on ścieka. Tylko ci bubsy w głowie. Bubsy. Dobra. No i co Maciek teraz robisz? No muszę, Aga, zrobić tego gana, którego robiliśmy wszyscy. Ja pierdolę. Czyli od trzech jest, tak? Widzieliście to? No. No. Widzieliście tam to? Tak, tak. Mhm. We see that. Mhm. Ale ładnie ci się włosy animują, bo pomimo tego, że masz sklejone krwią, to cały czas jak na reklamie. Jakiego szamponu używasz? Herbal. Dobrze. I co teraz? Macie, jak ty mówisz, że nie tym purem do mycia na czym myłeś? No to od ciebie pożyczyłem SM, bo już mi się ten Ludwik skończył. Nie strasz ptaszków, bo cię znajdzie wtedy. Myślisz? No. Psy pij do ją. Mocia, ale one chociaż latają jeszcze. Maćku, nie chowamy się w szafie. Od trzech silników robi się kawa, prawda? Chyba tak. No. Chyba tak. No dobra, to zobaczymy, co mi się uda zrobić, jak zrobię jakiegoś genap kiedyś pierwszy. Pierwszy lepszy gen, halo! Dasz radę. Motka, trzymasz za mnie kciukasy? Trzymam za ciebie kciukasy, wszystkie. Zaciskasz poślady? Mocno? Zaciskałam poślady. Dobrze. Teraz czuję, że będzie dobrze. Będzie dobrze. A jestem, a ty coś trzymasz za mnie? Ja już trzymam. Co trzyma? Ale... Tomek, nie to, co trzyma. Pozwól, że zapalę świecę i naładuję cię moją energią. Tak, czuję, jak we mnie wtłacza swoją moc. To Maciek, ja dotykam rękoma monitora i magnetyzuję się jedną wodę. No i widzisz, i Tomek zaczął dotykać monitora i przegrywasz. To jego tak. Wina. Zakłóca moje pozytywne wibracje. Tak, twoje pozytywne fluidy, Mocia. Tak. To ty masz wibracje, to ja mam prąd. Maciek, nie wypinaj się mu. Sam się wypiął. Links. Nein, zurück. Link. Nachricht. Pierdziele, no rechts co za... Links. Radeaus. What does it mean? Bitte wenden. Aha. Zdechaj! No i... No zrób mi to memento, zrób mi to memento i będziemy w go... Aha. Maćku. Jak mnie zaprysk, to po prostu... Ty jesteś bezczelny. A ja ci tyle w życiu oddałem i się poświęciłem. To jest tylko gra. Ej, ja jestem obrzydliwe. Ej, patrz, jak się, jeszcze jakoś coś... Grzywka mi opadła! No. Grzywka mi opadła. To było takie no, seksowne. Nie spadło. Właśnie nie to, że kręcą cię laski z odpadniętą grzywką, takie trochę zimne i sztywne, nie? Ale poczekajcie, ja muszę zobaczyć młotki perki. Młotka wzięła sobie dreszcz, no, nadzieję. Młotka sobie, słuchajcie, wzięła lidera. To jest w ogóle hit! Auto didakt. Ej, auto... Co to jest? Co to jest? Auto to jest to z tym leczeniem. Didakt... Aha. Boże, Młotka, wziąłeś perka, którego po raz pierwszy na oczy widzę. Gratulacja! No bo no, super grałam! Także, moi drodzy, mam nadzieję, że się odcinek podoba. Była ze mną Aga, Młocia, Wojtek i Tomek. Byłam! I spodziewajcie się większej ilości takich materiałów w takim pewnie składzie, bo Młotka u nas zagości raczej na często. Może się w końcu nauczę grać w tą grę. Tak, to raz, a dwa, że się wróci do tego, do siebie. Do siebie. No, także love kiekieskie, besoski, my was buziekujemy serdecznie i słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i do następnego, pa pa! Pa! Ale Młotko, tak spokojnie. Pa. Ładnie powiedziałam przecież. No wiem, no wiem. No kurtyzanom teraz powie. Nie, cicho, bo ja... Koniec. Aha, te...